Hej, tu Flora, kolejny odcinek z Chaty Pustelnicy. Nagrywam ten odcinek dzisiaj, bo zastanawiam się, czy my musimy być tacy jak nasi rodzice, jeśli chodzi o negatywne wzorce. I czy genetyka, słuchajcie, może mieć na nas bardzo duży wpływ. I czy jeśli jesteś synem czy córką, na przykład alkoholika, pochodzisz z rodziny, w której historii było dużo dysfunkcji, patologii, sam staniesz się kopią twoich rodziców. I to mnie bardzo zastanawia. Pytanie, jakie jest tutaj zasadne, to jest, jak wyjść z tego takiego zaklętego koła patologii. Bo nawet jak z niego wychodzisz, to widzisz, jak daleko jesteś odmienny od rówieśników, od kolegów z pracy. Widzisz, jak odstajesz od grupy. W ogóle, jak odstajesz od ludzi. I wiesz sam, przez jakie rzeczy przechodzisz w głowie. I powiem wam, że wiecie, co ja myślę? Ja myślę, że po pierwsze, to należy tak umieć zidentyfikować zło jako świadomą czynność, decyzję, którą podjęła wasza rodzina. I musisz umieć zidentyfikować to zło, które wynikło z wolnego wyboru twojego rodzica. No bo powiedzmy na przykład bicie, czy porzucenie ciebie. I powiedzmy, jeśli twój ojciec lub twoja matka ciebie bili. Nie wchodzę tu w szczegóły, jak często, jak ciebie bili, czy dawali ci klapsy na oczach innych dzieci. To jest nieistotne. Zdecydowali się ciebie uderzyć, oni wybrali taką decyzję. I teraz ktoś zapyta, no ale to jak mógłby zdecydować się na nieuderzenie? I powiem wam tak, wyobraźcie sobie, że wasz rodzic stałby przed policjantem, no a obok funkcjonariusza stalibyście wy. I czy wtedy wasz rodzic zdecydowałby się nawet na takiego, no niewinnego klapsa? O porządnym biciu to nawet nie wspomnę. I czy gdybyście, no nie wiem, byli w sklepie, w kościele, w jakimkolwiek takim publicznym miejscu, czy wasz rodzic użyłby wtedy swojej przewagi fizycznej przeciwko wam, gdyby mógł spotkać się z negatywnymi konsekwencjami swoich czynów przed policjantem? Czy wasz rodzic by was wtedy pobił? No nie, on by tego nie zrobił, bo on liczyłby się, słuchajcie, z konsekwencjami. I my nie mówimy tutaj w ogóle o szaleńcach, o osobach chorych psychicznie, bo no to jest inna kategoria, inna kwestia. Szaleństwo a zło to dwie różne rzeczy i nie mylmy tego, nie mylimy tego. Jeśli dysfunkcje, patologia, przemoc była w twoim domu ukryta, to twoi rodzice albo rodzic, oni mieli całkowitą możliwość niestosowania przemocy wobec ciebie. Dlaczego? No bo oni nie robili, zauważcie, tego publicznie. Nie wrzeszczeli na ciebie publicznie. Oni najwyżej powiedzieli, poczekaj, no niech, no tylko wrócimy do domu. Dopiero wtedy zobaczysz, dopiero wtedy sobie pogadamy. A widzicie, a ludzie dookoła to nie wiedzieli, do czego są wasi rodzice zdolni za czterema ścianami. Więc jeśli możecie kontrolować swoje zachowanie publicznie, to możecie to też robić w domu. Tylko no, jeśli wybieracie świadomie inną opcję braku kontroli, bo wiecie, że no, na tym złu, to, które wy robicie, nikt was nie przyłapie i nikt nie widzi, co się dzieje, no to widzicie, jeśli ktoś jest szalony, to nie unika bycia złapanym publicznie. Ale jeśli rodzic unika bycia złapanym publicznie na czymś niegodnym, świadomie, to on jest w pełni poczytalny, on działa rozmyślnie, on jest zły. Więc jeśli jakaś patologia była, jest ukryta dla innych w twojej rodzinie, no to znaczy, że jest to zło, a nie szaleństwo. I teraz czasami co mówimy? I co my mówimy wtedy? No, mój ojciec, który mnie bił albo nadużywał alkoholu, to też nie miał lekko. Sam pochodził z dysfunkcyjnej rodziny, gdzie jego ojciec też go bił. No i też lubił pić alkohol. No i no nie słuchajcie, tak nie można rodzica usprawiedliwiać. No bo jakie tutaj jest niebezpieczeństwo? Jakie tu niebezpieczeństwo jest? Co tutaj jest niebezpiecznego w tym? No bo jeśli ty tak mówisz, to tworzysz wymówkę. A co wynika z tego, co mówisz? No że twoje złe, takie skundlone, takie stracone dzieciństwo, to może zostać wybaczone. I rozumiecie, że to jest zrozumiałe, że takiemu ojcu, matce no, można wybaczyć, zrozumieć. No słuchajcie, wasi rodzice w was żyją. Ja mam takie, sama mam takie wrażenie. I jak jakiekolwiek zasady narzucają nasi rodzice nam, na nas, to my je na siebie nakładamy. Nawet podświadomie to robimy. Więc jeśli mówimy,
moi rodzice robili złe rzeczy, bo sami mieli złe dzieciństwo. Znaczy to, jeśli wasi rodzice was porzucili, zaniedbywali, bili, dawali klapsy, nadużywali alkoholu. Znaczy to mniej więcej, że ja mogę też bić, mogę porzucić dziecko, mogę nadużywać alkoholu, środków odurzających, bo miałam trudne dzieciństwo, więc wiecie, no jest okej. To nie jest takie straszne. I po prostu chodzi mi o to dzisiaj, że jeśli przebaczamy rodzicom, ojcu, matce, no to sami na siebie wydajemy sobie jednocześnie pozwolenie na takie naganne zachowanie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie możecie pozwolić sobie na powielanie złych wzorców, na powielanie zła albo stawanie się złym człowiekiem. I ja wiem, że perspektywa jest kusząca, ale no nie można jej ulec. Musicie być twardzi i tutaj nie ma żadnych wymówek, żadnych. Jeśli nie dajesz żadnych wymówek swoim rodzicom, nie dajesz też ich sobie, bo jeśli, słuchajcie, dajemy rodzicom wolną wolę, dajemy wolność wyboru, sami ją mamy. Jeśli identyfikujemy zło w rodzicach, sami z siebie je zrzucamy, wyzbywamy się go, lżej nam na sercu. Ktoś to zło musi nieść, niech je niesie, niech bierze go na swoje umęczone plecy. Jeśli mówisz: moi rodzice robili, co mogli, starali się, mieli wolną mieli wiedzę, jaką mieli. No po co uzasadniasz to, człowieku? Po co ty to zło uzasadniasz, jakie ci wyrządzono? Dlaczego to robisz? W jakim celu? Jeśli jesteś zdenerwowany z powodu tego zła, jakie było w rodzinie, co jest zrozumiałe i nawet powinieneś być wkurzony, wkurzona, to ty tej złości nie zagłuszaj. Jeśli się złościsz, no, że wiecie, że jeśli się złościmy, że wieje zimny wiatr, no to głupota, no bo to jest nieuzasadnione. Ale tutaj ta emocja jest jak najbardziej zasadna i każdy w takiej sytuacji ma do niej prawo. I jeśli twoi rodzic tak dzielnie walczyli ze swoim własnym nieudanym dzieciństwem, starali się, robili co mogli, powinieneś im wybaczyć. To co się dzieje? Zdrowa złość jest tłumiona, a słabości rodziców zaczynają być tłumaczone. Zło zaczyna być tłumaczone. I nie budujesz wtedy żadnych barier. Bo wiecie, nie wybierzesz w życiu lepszych ludzi, no bo zawsze będziesz tłumaczyć sobie po ludzku ich zło jako osoba dorosła będziesz tłumaczyć. Toksyczne to może być i to jest dysfunkcyjne jak jasny pierun. I co teraz mówię, ja wiem, ale tak jest. Jeśli wybaczysz rodzicom, to ty dajesz sobie przyzwolenie na takie samo zachowanie. Więc przypisz im w końcu 100% wolną wolę i decyzyjność. Zabierz te wymówki, albo oni mieli trudno. Miej, człowieku, jakieś wysokie standardy moralności, wartości, strzeż ich, nie zbaczaj z nich. Nie zdradzaj ich, nie zdradzaj samego siebie. Celuj w bycie lepszym od siebie. Nie można mieć, słuchajcie, wysokich standardów dla siebie i niskich dla innych, niskich dla twoich rodziców. No hej, no tak to nie działa. Więc jeszcze raz. Przypisujesz im 100% odpowiedzialność za to, co zrobili, a robili zło, wyrządzili ci krzywdę. I to, słuchajcie, nas uwalnia. Właśnie to nas chroni przed tym błędnym kołem, przed powtarzaniem tego, co złego robił ojciec czy matka. I to właśnie niewybaczanie daje nam wybór w naszym życiu. Możecie usiąść w domu i powiedzieć, jeśli oczywiście macie, wiecie, możliwość, jeśli jesteście niezależni od rodziców, macie swoje domy, pracę, i możecie powiedzieć, jesteś w 100% odpowiedzialna za to, co robiłeś jako ojciec albo moja matka. Krzywdziłaś mnie. Jeśli powiedzą wam, słuchajcie, no ja nie pamiętam, no to wy, słuchajcie, musicie swojej pamięci zaufać i doświadczeniom, wspomnieniom swoim, musicie sobie zaufać. Możecie wtedy zapytać, czy gdybym ja powiedziała ci jako 7-latka, 8-latka, 10, 12, nie pamiętam, albo ilekolwiek lat bym nie miała, zrobiłaś coś źle, nie pamiętam, zapomniałam, to jakie konsekwencje by wtedy was spotkały? Bo rodzice zapamiętali, ale nie ja, no bo powiedzmy ja zapomniałam wrócić do domu na umówioną godzinę. No zapomniałam, no. Ale nic negatywnego nie powinno mnie przecież z tego tytułu spotkać. No powinno mi się od razu wybaczyć. No przecież ja zapomniałam. Przecież zapomniałam tylko. Nie jestem za nic odpowiedzialna, no bo ja zapomniałam. Jeśli wam nie była dozwolona taka wymówka, ale zapomniałam, jako dzieciom,
no to nie można pozwolić waszym rodzicom na taką, na taką wymówkę, słuchajcie. Jeśli twój ojciec, twoja matka bili cię, on nadużywał alkoholu, bo czegoś, nie wiem, bił cię, bo czegoś zapomniałeś, zapomniałaś, coś zrobiłeś złego, dostajesz, jest dorosły i mówi ci, no zapomniałem, że ja ciebie porzuciłem, ja zapomniałem, że piłem, a matka dopowie, zapomniałam, że jakieś tam klapsy były i wrzaski były na porządku dziennym. Żadne za tym negatywne konsekwencje nie powinny występować. Znaczy to, że wy, kiedy byliście dziećmi, to na was spoczywały wyższe standardy niż na waszych rodzicach. To wy byliście bardziej odpowiedzialni od nich. Każe się, słuchajcie, 8-latka za, ale zapomniałam, ale zapomniałem, ale 30-50-latek może powiedzieć, no nie pamiętam. No widzicie, czujecie, o co mi chodzi? Nie można nauczać, narzucać większej odpowiedzialności na dziecko niż na dorosłego. No ludzie, dzieci mają czy powinny mieć mniejszą moralną odpowiedzialność niż dorośli. No nie możesz racjonalnie dawać wymówki swoim rodzicom, których oni ci zabraniali, kiedy ty byłeś dzieciakiem. No nie da się tak, nie da. Czasami taka rozmowa z rodzicami, słuchajcie, ona ma chyba sens, no bo no rodzic może przeprosić, on się może przyznać do błędów, jakie zrobił. Wiecie, to ja mówię od razu, że to nie naprawi tego, co się stało. To ci nie naprawi psychiki, ale może dać jakąś taką ulgę. I jeśli rodzice odrzucają, odcinają się od tego, co zrobili, nie przeproszą, to przemoc jest nadal kontynuowana. I bo oni zaprzeczają temu, co się stało. Obarczają ciebie tym, że sobie wymyślasz. Kłamiesz, tak nie było, bo ty jesteś szalony. I zauważcie, że od razu nie chcą oni wziąć na siebie odpowiedzialności za to, co robili. Zobaczcie, co się dzieje wraz z waszym dorastaniem. Jak jesteście bici, kiedy jesteście mali, ale kiedy dorastacie, to u chłopaków najczęściej najlepiej to widać. To nagle ta mamusia czy ten tatuś przestaje bić. Dlaczego? No, proste pytanie. Dlaczego? No bo jesteś się w stanie obronić. Bo masz siłę. Widzicie zasadę? Biją, kiedy jesteś słaby. Oni nie robią tego, kiedy ty jesteś duży. Wniosek. Oni mogą się powstrzymać przed biciem. Oni mają taką zdolność. Mogą nie bić. Ale chcą to robić. Oni chcą bić. Albo chcieli to robić. Mieli 100% wolnej woli. Chcieli bić. Są źli. Twoi rodzice są źli. Są złymi ludźmi. Wybrali zło. Jeśli ty to wiesz, to z automatu budujesz barierę przed złem. Nie akceptujesz takich zachowań. Jeśli będziesz tłumaczył zło, no oni nie są odpowiedzialni, ja jestem odpowiedzialny, bo byłem trudny, bo byłam trudna, nie słuchałam, bo to, bo tamto, bo siamto. Oni nie są odpowiedzialni, ja jestem. Słuchajcie, oni byli dorośli, nie byli odpowiedzialni. A ty byłeś dzieckiem, byłeś dzieciakiem i ty byłeś odpowiedzialny, tak? Kto tu powinien być odpowiedzialny? Rodzice czy dzieciaki? Oni mają wymówkę, bo mieli trudne dzieciństwo, a ja nie mam tej wymówki. No szkur, no powiem wam, no trafia coś. To jak tak myślicie, to powiem wam, że oszaleć można. Przypisuj odpowiedzialność moralną wszystkim. Nie ma tu wyjątków, nie ma. Twoi rodzice są winni i koniec. Nic ich nie tłumaczy. Charakter, temperament, trudne warunki życiowe, nic. Ludzie to ludzie, słuchajcie, oni odpowiadają za siebie. Chyba, że byliby chorzy psychicznie, no to wtedy ta sprawa inaczej wygląda. Wtedy też będziesz mieć traumy, jak będziesz miał takiego chorego psychicznie tatusia, mamusie. I ta odpowiedzialność, ale ta odpowiedzialność z nich, to ona wtedy zostaje zdjęta. Ale nawet jeśli twoi starzy byli szaleni, to przecież dookoła byli ludzie. A niemoralność, słuchajcie, patologia, to z reguły to się wydostaje na zewnątrz, to się rozlewa na całe społeczeństwo. Zwłaszcza na ludzi najbliższych, w otoczeniu. Księża, nauczyciele, wszystkie osoby, które widziały, domyślały się, co się dzieje u ciebie w domu. Nie chcieli wiedzieć? Słuchajcie, nie chcieli? To niewygodnie wiedzieć, to niewygodnie pytać. Nie pytali? Nie reagowali? Kiedy słyszeli kłótnie domowe, brzęk butelek wódki. Jeśli tłumaczycie
Tłumaczycie zło rodziców genetycznie, sytuacyjnie, bo robili wszystko, co mogli, starali się, to ja byłem trudna, to ja byłam trudna, to ja byłem trudny, nieposłuszny. No oni mieli trudne dzieciństwo. To wy dostarczacie wymówek do tego, żeby być złym. Dajecie rodzicom i wszystkim ludziom możliwość takiego nieakceptowalnego zachowania. Poszerzacie przez to zło na świecie. Siejecie niemoralność. Nie przerywacie błędnego koła. Nie możesz przecież nikogo ocenić, no bo no może ten morderca, to słuchajcie, on miał pewnie trudne dzieciństwo. On takich miał rodziców, dlatego taki jest. I jeśli masz do dupy ojca czy matkę, czy to znaczy, że ja też taka jestem, że ja też taki jestem? Ja czuję, że trochę tak. A co jeśli będę robiła to, co mój ojciec? Ja się siebie boję. Ja się siebie boję i boję się, co mogę zrobić. Czujecie, że was ciągnie w złą stronę czasami, zwłaszcza gdy jesteście zestresowani, jak reagujecie na trudne sytuacje w życiu. Czujecie, że moglibyście zrobić podobnie, jak ojciec czy matka. I nie potraficie sobie zaufać, bo nie potępiliście do końca swojego ojca czy matki. A jest to rzecz bardzo trudna do zrobienia. Ale mi się wydaje, że z każdym rokiem to, słuchajcie, wydaje mi się, że będzie lepiej, że jakoś tak sobie to wszystko też w głowie układam i wydaje mi się, że i wy sobie również możecie poukładać. Bo to się da zrobić. Tylko to jest tak cholernie trudne do zrobienia. No ale trzeba. Pamiętajcie, że słuchajcie, cokolwiek przypisujesz, potępiasz u innych, przypisujesz sobie. To tak działa. Kiedy obniżasz standardy dla innych, obniżasz je dla siebie. Nie możesz sobie wtedy ufać. Nie masz jasnej wtedy granicy między tym, co jest akceptowalne, a co nie. No bo nie będziesz przypisywać sobie tej takiej wolnej woli odpowiedzialności, jeśli nie przypiszesz jej innym. A bez wolnej woli to nie oderwiesz się od złych ludzi. Jeśli ci ludzie ciebie przeproszą, to nadal wszystko się nie naprawi, ale będzie ci może lepiej. Na wybaczenie to też sobie trzeba zapracować, ale to bardzo długo się na to pracuje, bardzo długo trwa ten proces. I wasze życie przeszłe, ono nie jest możliwe do naprawienia. To było, to popij wodą. Rozumiecie? No bo bije was ktoś tam przez kilka lat, a potem co, przyjdzie i powie, przeprosi, a wy mu powiecie, no okej, spoko, już mi przeszło. Tak nie jest, tak to nie działa, tak to nie wygląda. Z drugiej strony, no to co mogą zrobić tacy rodzice, żeby chociaż wyrównać, bo ja już nie mówię odkupić, ale wyrównać to zło, które wyrządzili. No przebaczenie zła, przebaczenie rodzicom, ja to jeszcze raz wam to podkreślam i to mówię. To jest pozwolenie sobie na niemoralność. I nie niszczcie tak swojego życia. Nie pozwólcie na to. Cześć.